Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację sposobu skanowania dokumentów za pomocą aplikacji mobilnej Dysk. Kiedyś już demonstrowałem Wam, jak skanować dokumenty za pomocą aplikacji Pliki. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygodnie możemy tego dokonać za pomocą aplikacji Dysk od Google, a to głównie dlatego, że nie każdy z nas tak chętnie korzysta z chmury iCloud, a może ci, którzy korzystają z iClouda, czasami będą woleli po prostu zrobić skan jakiegoś dokumentu i od razu umieścić go w swojej chmurze od Google. Dlatego dzisiaj właśnie zaczynamy od przełączenia się do aplikacji Dysk. Uwaga! Face ID uwierzytelniony. Ja mam moją aplikację akurat zabezpieczoną Face ID. I co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście dokument. Ja tutaj mam dokument, fragment jakiegoś tam rozliczenia za ogrzewanie z administracji. I po uruchomieniu aplikacji Dysk, oczywiście u dołu mamy kilka kart. Zaznaczone. Strona główna. Karta. Strona 1 główna. Z 4. Z gwiazdką. Karta. 2. Udostępnione. Karta. 3 z 4. Z gwiazdką pliki. Udostępnione karta, i 4, pliki. 4. I praktycznie na każdej zaznaczone. Z tych główna, kart karta, u góry 1 z 4. Ekranu. Otwórz menu nawigacyjne. Przycisk. Znajdziemy pozycję. Szukaj na dysk. Konto i ustawienie. Utwórz. Skanuj dokument. Przycisk. Skanuj dokument. Ja teraz mam iPhone'a położonego na dokumencie, który chcę zeskanować na środku. Uruchamiam tą funkcję. Anuluj. Dwa razy stukam po prostu w ekran. U dołu ekranu mam oczywiście przycisk. Zrób zdjęcie, ale zdjęcie wykona się automatycznie. W momencie, gdy teraz uniosę telefon nad kartkę. Przesuń aparat lekko w górę i trzymaj go nieruchomo. Słyszycie podpowiedź. Przesuń aparat lekko w górę i trzymaj go nieruchomo. Trzymam Przesuń aparat telefon. Lekko w lewo i trzymaj go nieruchomo. Zeskanowany dokument. Przesuń aparat lekko zdjęcie w lewo i trzymaj zostało go nieruchomo. Wykonane. Nie słyszeliśmy odgłosu, ponieważ w trakcie rejestrowania nagrania z ekranu mam odgłosy wyłączone, ale zdjęcie zostało wykonane, bo usłyszeliście, że aplikacja jest gotowa do kolejnego skanowania. Zachowaj jeden teraz skan. Teraz u dołu ekranu mamy przycisk zachowaj jeden skan. Gdy ja w niego stuknę, wyświetl więcej. Przycisk. Pojawia się możliwość Prześlij na dysk. Przesłania na dysk. Prześlij. Wyświetl więcej. Nazwa zeskanowano 5 października 2024 roku o 11.53 i 15 sekund. Przycisk. Mamy nazwę pliku, która jest datą. Lokalizacja mój dysk. Przycisk. No i lokalizację, gdzie możemy sobie ten plik zapisać. Nazwa zeskanowano 5 października. Stukam w tą nazwę jeszcze. Aby zamknąć okno wyskakujące. Anuluj. Bo chciałbym zmienić nazwę. Gotowe. Przycisk. Nazwa pliku. Mamy zeskanowano 5 października 2024 roku o 11.53 i 15 sekund. Pole tekstowe. Aktywujemy je. Wejście ekranu Braille'a. Włącza mi się wejście ekranu Braille'a, więc ja 15, sobie 50, skasuję 1, o, to, co było wcześniej napisane. I napiszmy sobie nowy skan. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a. Po wpisaniu nazwy nazwa pliku. Klikamy gotowe. Przycisk gotowe. Lokalizacja mój dysk. Przycisk. Lokalizacja nazwa nowy mój skan. Dysk. Przycisk. Nazwa pliku nowy skan. Wyświetl więcej. Jak już mamy wszystko ustawione, ja nie zmieniam lokalizacji. Prześlij. Klikam przycisk. Po prostu przycisk prześlij. Dodaję plik nowy skan PDF do folderu mój dysk. Mam informację, że plik jest dodawany do folderu mój dysk na dysku Google. Dodaję plik nowy skan PDF. Klikam po prostu w ten komunikat, żeby on się zamknął. Wszystkie oczekujące pliki zostały przesłane. Mam informację, że wszystkie oczekujące pliki zostały przesłane, przycisk. Więc klikam w przycisk utwórz, zlokalizuj przycisk. I w tym momencie wyświetla mi się menu czynności, drzewko nowy skan PDF, plik menu czynności, katalogu, przycisk, komendy RTF, plik menu, nowy skan PDF, plik PDF, w którym zindikowano 5 października 2024 roku. PDF. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Co tutaj Wam mogę powiedzieć? Zademonstruję Wam jeszcze raz po prostu, jak to działa. Teraz mam tutaj fragment umowy. Dwie kartki. Już bierzemy sobie, wygodnie ustawiamy telefon znowu. To a propos technik skanowania, jak to skanuje. Dokumenty leżą na blacie, telefon leży na środku tych dokumentów. Ja znowu wybieram sobie funkcję. Mój dysk. Szukaj. Aktualnie posortowany. Gdzie tutaj mam u góry ekran jeszcze raz. Skanuj dokument. Utwórz, skanuj dokument. Stukam w ten przycisk. Przycisk. Unoszę znowu telefon mniej więcej 30 cm nad kartką. Przesuń aparat lekko w prawo i trzymaj go nieruchomo. O, słyszymy nawet, tym razem był odgłos. Ja obracam ponownie, zamieniam stronę. Słyszymy, że aplikacja jest gotowa do kolejnego skanowania, więc ja ponownie kładę po zmianie kartek,
podnoszę telefon, który leżał wcześniej na środku, centralnie kartki. Znowu fotka została wykonana, jak usłyszeliśmy. I teraz mam informację, do kolejnego skanowania. Znowu jest aplikacja gotowa. Trzy skany, przycisk. Do kolejnego dokumentu i teraz mogę zachować trzy skany. W międzyczasie mi się zrobiły trzy skany więcej, przycisk. Jednej strony, więc ja teraz klikam. Nazwa zeskanowana. Lokalizacja mój nazwa. Nazwa zeskanowana 5 października 2020. Wyświetl więcej. Prześlij, przycisk. No i znowu daję po prostu prześlij bez dodaję zmiany lokalizacji. Dodaję plik zeskanowany 5 października 2024 roku o 11.56 12 sekund PDF do folderu. Dodaję plik zeskanowany. Stukam w ten komunikat. Wszystkie oczekujące pliki zostały przesłane. Ponownie zlokalizuj, klikam w zlokalizuj tym razem. Zeskanowano 5 października 2024 roku. Menu czynności. Tabela drugi xhead. Menu czynności. Tabela pierwszy xhead. Wcześniejsze czynności. Pliki. Nowy skan PDF. Plik nowy PDF. Skan i... Tabela drugi xhead. Menu czynności. Zeskanowano 5 października 2024. Na końcu mam informację o tym zeskanowanym ostatnim dokumencie. Jak widzicie, skanowanie jest błyskawiczne. Od razu mamy dokument wrzucony do chmury. Możemy oczywiście udostępnić ten dokument komukolwiek poprzez link do naszego dysku googlowskiego. Możemy też otworzyć go w innych dokumentach i tutaj podpowiedź, że jeśli chcielibyście na przykład ten dokument otworzyć w aplikacji typu Be My Eyes, to musicie po prostu właśnie wybrać opcję otwórz w, a nie udostępnij. To jedna rzecz. Minus jeden, który zauważam w porównaniu z aplikacją pliki. Dysk Google nie usuwa tak zwanej mary, mar, czyli powierzchni, które znajdują się dookoła fotografowanej kartki papieru. Aplikacja pliki wycina całe tło i zostawia nam tylko i wyłącznie kartkę. Tutaj mamy niestety tło, czyli widoczny jest na skanach blat mojego biurka, na którym fotografowałem, czyli skanowałem dokumenty. Mimo wszystko może to być bardzo przydatna funkcja. Pamiętajmy, jest to aplikacja darmowa. Wystarczy posiadać konto Google, być na tym koncie zalogowanym, abyśmy mogli z tego korzystać. Ja ze swojej strony polecam. Jak widzicie, jest to bardzo fajnie dostępna aplikacja i dostępne rozwiązanie. Polecam też oczywiście zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo wtedy co dwa miesiące będziecie otrzymywać informacje o nowościach pojawiających się w mojej szufladzie. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.